Chciałem przeczytać motto naszego dzisiaj rozważania Słowa Bożego zapisane w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, wierszu 25. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony? Brat Robert przeczytał tekst wprowadzający, który zapisany był w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale 25 wierszu, w którym powiedział takie słowa, przepraszam, uczniowie na stwierdzenie Pana Jezusa odpowiedzieli takie słowa, powiedzieli, któż wtedy może być zbawiony? W pieśni początkowej śpiewaliśmy wszyscy razem, że to nie taki wielki trud, zbawienie, posiąść tu. Jak to jest z tym zbawieniem? Jak to jest z tym życiem wiecznym, z Królestwem Bożym? Czy to jest coś trudno osiągalnego, czy łatwo osiągalnego? Uczniowie powiedzieli, któż wtedy może być zbawiony? W jakim kontekście oni to powiedzieli? Za chwilę będziemy się nad tym głębiej zastanawiać. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 13, jeżeli byśmy mogli otworzyć ten fragment. Ewangelia Łukasza, rozdział 13, wiersze od 18 do 24, opisują pewną bardzo interesującą historię. Mianowicie Pan Jezus opowiada w tym fragmencie pewne przypowieści. Przypowieści dotyczące Królestwa Bożego. Najpierw Pan Jezus przyrównuje Królestwo Boże między innymi do ziarnka gorczycznego, do kwasu, takiego zaczynu, tak, do wyrobu chleba. I w pewnym momencie, w wierszu 23, to jest zaraz właśnie po opisie tych podobieństw odnośnie Królestwa Bożego, ktoś zadaje pytanie Panu Jezusowi. Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Więc już tutaj w tym fragmencie mamy pokazane, że to zbawienie, chociaż tak ogólnodostępne, ale jednak nie wszyscy z niego skorzystają i nie jest wcale tak łatwo dostępne, bo ta brama jest opisana jako ciasna. Czytamy też, że ta droga jest wąska, tak? Ta droga, która prowadzi do zbawienia. Co więcej, Słowo Boże, chociażby w liście do Rzymian, sprawozdaje, że zapłatą za grzech jest śmierć. A z kolei w liście Jakuba jest napisane, że kto uchybi choćby w jednym przykazaniu, winien jest całego zakonu. Czy możemy w takim razie powiedzieć, że Królestwo Boże jest tak łatwo dostępne, tak jak śpiewaliśmy, że to wcale nie tak wielki trud. Tak naprawdę doskonale wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć, a każdy z nas zgrzeszył i nawet przestępstwo jednego przykazania sprawia, że jesteśmy uznani za niesprawiedliwych, za winnych. I można wiele tekstów podobnych znaleźć w Piśmie Świętym, na przykład w liście do Filipian, gdzie jest powiedziane z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. To też wskazuje na to, że no, możecie coś stracić, musicie uważać, to nie jest takie łatwe, proste i przyjemne wszystko. Ale jeszcze dobitniejszym fragmentem jest właśnie ten, który był dla mnie, jak dla mnie przynajmniej, bardziej takim dobitnym i wyrazistym, jest ten, który był czytany na wstępie właśnie z Ewangelii Mateusza. Jeżeli byśmy się zastanowili nad kontekstem, w jakim to zostało wypowiedziane, to czytając ten fragment, zazwyczaj skupiamy się na aspekcie bogactwa, które oddziela gdzieś człowieka od Boga. Otwórzmy może Ewangelię Mateusza, 19 rozdział.
I rzeczywiście tutaj te wersety, one są bezpośrednio poprzedzone historią bogatego młodzieńca, który przychodzi do Pana Jezusa, no i pyta, co ma robić, aby uzyskać życie wieczne. No i Pan Jezus mówi, żeby sprzedał wszystko i rozdał ubogim. I my, kiedy czytamy tą historię i potem następujące po niej wersety 23 i 24, które brzmią tak: Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho gielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Kiedy czytamy te słowa, właśnie w kontekście historii o bogatym młodzieńcu, to w zasadzie dla nas oczywistym jest to, że no, chodzi o ludzi bogatych, że to ci bogaci mają problem z wejściem do Królestwa Bożego. Tych ubogich to może tak koniecznie nie dotyczy. To jest problem przede wszystkim bogactwa. Czasami rozszerzamy to na to, że no, ktoś może mieć jakiegoś innego bożka, coś innego, co zajmuje miejsce Boga w jego życiu, więc coś innego niż pieniądze, co też jest dla niego takie ważne, czego on nie chce zostawić w swoim życiu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko to jest jakby jeszcze niewystarczające zrozumienie tego tekstu. Jeśli poprzestaniemy tylko na tym, to ciągle jeszcze nie uchwycimy sedna. Dlatego, że w tym fragmencie chodzi o coś więcej niż tylko o pieniądze. Pan Jezus tak naprawdę w tamtych czasach, kiedy mówił do Żydów, on powiedział coś więcej niż my widzimy dzisiaj. Bo my dzisiaj patrzymy z perspektywy człowieka, który zna Nowy Testament, żyjemy 2000 lat później, wychowaliśmy się w innej kulturze, w innym otoczeniu. Natomiast kiedy Żyd w tamtym czasie słyszał słowa Pana Jezusa, który mówi, że zaprawdę powiadam wam, bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios i łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego, to było coś tak dla nich nowego i niespotykanego, że trudno jest nawet to przełożyć na dzisiejszy język, ale spróbuję przełożyć to na dzisiejszy język. Po pierwsze, musimy sobie zdać sprawę, że w tamtych czasach, musimy zrozumieć, jak w tamtych czasach rozumiano kwestię bogactwa, Bożego błogosławieństwa. Pamiętacie historię o Jobie? Myślę, że wszyscy z nas ją znają i czytali i kojarzą i mniej więcej pamiętają, o co w tej historii chodziło. Pamiętacie, co mówili przyjaciele Joba? Jaką wyrażali tezę i opinię? Że dlaczego spotkało cię nieszczęście? Dlaczego utraciłeś swoje bogactwo, rodzinę, wszystkie błogosławieństwa? No bo pewnie zgrzeszyłeś. I gdybyśmy dobrze się przyjrzeli, to okazuje się, że właśnie takie było rozumienie tamtych ludzi. Jeżeli jest ktoś sprawiedliwy, jeżeli jest ktoś pobożny, jeżeli ktoś jest święty, no to Bóg mu błogosławi, to on będzie bogaty, jemu będzie się powodziło. Jeżeli popatrzylibyście na przedstawicieli kapłaństwa, na faryzeuszy, na tych, którzy służyli w świątyni, na tych, którzy byli nauczycielami w Izraelu, to nie byli ludzie ubodzy, biedni. Ci, którzy tak się modlili i którzy tak nauczali innych, tak, to byli ludzie, którym bardzo dobrze się żyło. I kiedy Pan Jezus uczniom powiedział, że bogatemu będzie trudno wejść do Królestwa Niebios, a prędzej już wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż ten bogaty wejdzie do Królestwa Bożego, to tak naprawdę dla nich to brzmiało mniej więcej tak, jakbyśmy my dzisiaj usłyszeli, że ten, kto chodzi do kościoła, będzie miał problem, żeby wejść do Królestwa Bożego. To mniej więcej tak dla nich brzmiało w tamtych czasach. Dlatego, że to znaczyło, że ci właśnie, którzy jakby wydają się najświętsi, ci, którzy najbardziej pobożnie żyją, ci, którzy mają jeszcze widoczne oznaki Bożego błogosławieństwa, to Jezus mówi, tym będzie ciężko do Królestwa Bożego wejść. Ci, którzy w oczach ludzkich mogłoby się wydawać, że są najbliżej Boga.
Być może dawali jałmużnę na biednych, płacili dziesięciny, przestrzegali sabatu, Pan Bóg im błogosławił i uczniowie sobie myślą, i oni to wszystko robią i to jest jeszcze dla Pana Boga za mało? Co jeszcze ma zrobić człowiek, żeby móc osiągnąć życie wieczne, żeby móc wejść do Królestwa Bożego? Mógł powiedzieć, trudno jest, bo Pan Jezus mógł powiedzieć, trudno jest wejść do Królestwa Bożego. Tak po prostu, wszystkim jest trudno wejść do Królestwa Bożego, ale Pan Jezus jakby jeszcze bardziej chciał podkreślić, że nie tylko, że jest trudno, ale nawet tym najświętszym jest trudno wejść. Jeśli chodzi o to ucho igielne, no to oczywiście też pewnie wielu z was wie, że to badacze podają, że to ucho igielne to też była nazwa jednej z bram w Jerozolimie, która była taka ciasna i dlatego ciężko było wielbłądowi przejść. Jakkolwiek byśmy tego tekstu nie próbowali rozumieć, nawet gdybyśmy rozumieli dosłownie ten tekst albo w przenośni o tym wielbłądzie przechodzącym przez ucho igielne, to jakby nie zmienia faktu tej reakcji uczniów, którzy po prostu byli w ciężkim szoku i nie mogli tego pojąć. I odpowiedzieli, któż wtedy może być zbawiony? I to jest pytanie, które ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj sobie zadali. Kto wtedy może być zbawiony, jeżeli Boże wymagania są takie duże, że mamy być sprawiedliwi, jak Słowo Boże mówi. Słowo Boże mówi, że nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. Że mamy być doskonali, jak Ojciec doskonały jest. Tak Słowo Boże nas naucza. Kto w takim razie jest w stanie sprostać tak wysokim Bożym wymaganiom? Chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie przeanalizowali pewne podobieństwo z Ewangelii Mateusza, inne, również dotyczące Królestwa Bożego, a zapisane w trzynastym rozdziale Ewangelii Mateusza, w wierszu 44. Trzynasty rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 44. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Krótkie podobieństwo, jednowierszowe. Ja właściwie czytając Pismo Święte nigdy za wiele się nad tym podobieństwem nie zastanawiałem. Właściwie jak przygotowywałem kazanie na dzisiaj, to było tak, że miałem zupełnie inny temat przygotowany, ale gdzieś mi notatki zaginęły i pewnego wieczoru z Joelem, moim synem, czytaliśmy razem Biblię dla dzieci. Niektórzy dyskutują, czy lepszy jest taki przekład Pisma Świętego, czy inny. A okazuje się, że i przez Biblię z obrazkami dla dzieci Pan Bóg może przemówić. Kiedy czytałem ten werset, właściwie nie tyle werset, co opis tej historii w tej Biblii z obrazkami dla dzieci, pierwszy raz tak naprawdę zrodziły się w mojej głowie pewne nowe pytania i nowe przemyślenia, którymi bym się z wami chciał dzisiaj podzielić. Jeden werset, ale pełen niesamowitych treści. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, jaka jest cena tego skarbu. Ten skarb, to jest powiedziane, że to jest Królestwo Niebios, tak? Bo do tego został ten skarb przyrównany. Jaka jest cena tego skarbu? Czy ten człowiek, który odnalazł ten skarb, gdyby chciał ten skarb po prostu kupić za posiadane przez niego pieniądze, czy on byłby w stanie ten skarb kupić? Nie był w stanie tego skarbu kupić, tak? Czytamy, że on nawet, żeby nabyć samą rolę, tak? Kawałek ziemi, w którym znajdował się ten skarb, on musiał sprzedać wszystko, co miał. Cały swój dobytek. Znaczy, że nie był jakimś szczególnie majętnym człowiekiem. Bo pewnie byli tacy ludzie, którzy zawartość tego skarbu, cokolwiek tym skarbem by nie było, nie wiem, może to były jakieś perły, może jakieś złote naczynia. Pewnie byli tacy, którzy po prostu wyciągnęli ze swojej sakiewki odpowiednią ilość srebrnych czy złotych monet i mogliby ten skarb nabyć, bo im się spodobał. Ale ten człowiek nie miał pieniędzy na nabycie tego skarbu i nie miał nawet w kieszeni pieniędzy na nabycie tej roli. Jest napisane, że sprzedał wszystko, co ma i kupuje oną rolę. I dokładnie
tak jest z naszym życiem wiecznym, z Królestwem Bożym. Dlatego, że tak jak mówiliśmy, zapłatą za grzech jest śmierć i nikt z nas nie jest w stanie od tej kary wymknąć się, ponieważ popełniliśmy grzech, każdy z nas popełnił ten grzech, nikt z nas nie jest w stanie już teraz zaoferować sprawiedliwego życia. Więc nikt z nas nie jest w stanie odziedziczyć życia wiecznego. Ale jest na szczęście droga, która jest osiągalna dla człowieka. To jest w przypadku tego człowieka rozwiązaniem było nie tyle kupienie skarbu, bo go nie było stać na kupienie skarbu, więc rozwiązaniem było kupienie roli. No właśnie, ale jaka jest cena tej roli? Problem polega na tym, że tak jak w przypadku tego człowieka, tak i w przypadku nas, trzeba z czegoś zrezygnować, co już się ma, żeby tą rolę nabyć. Nie dostaje się tego tak po prostu. Trzeba zrezygnować z tego wszystkiego, co już posiadam. Trzeba w jakimś sensie zaryzykować. Czy umiecie sobie wyobrazić takiego człowieka, który faktycznie sprzedaje wszystko, co ma, sprzedaje dom, sprzedaje jakieś tam najcenniejsze przedmioty, pamiątki i wszystko, co tylko znajdzie, po to, żeby nabyć kawałek ziemi uprawnej? No dobra, i inni patrzą i mówią, będziesz miał rolę, fajnie, będziesz miał kawałek ziemi do uprawiania, no ale gdzieś trzeba mieszkać, prawda? Z czegoś jakoś trzeba żyć, gdzieś głowę schronić. Trzeba mieć, gdzie się położyć spać. Trzeba mieć z czego zjeść śniadanie, jakieś naczynia, cokolwiek. Ty wszystko wyprzedałeś, nie masz nic. Czy to jest w ogóle mądre, co ty robisz, tylko po to, żeby kawałek ziemi kupić? A co jest ci po kawałku ziemi, jeśli nie masz nic innego? Tak mogli mówić ci ludzie i pukać się w głowy. I tak samo jest z człowiekiem, który znajduje skarby Słowa Bożego. I tak samo jest z tymi wyrzeczeniami, które musimy ponieść. Zobaczcie, Ewangelia Marka, 8 rozdział, wersety od 34 do 38. Przywołują takie słowa Pana Jezusa. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkody poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Zobaczcie, tu jeszcze raz jest podkreślone właśnie to zdanie, co człowiek może dać za swoją duszę. Cena jest tak wielka, że nie jesteśmy w stanie jej zapłacić. A z drugiej strony jest powiedziane, że jednak wysiłek z naszej strony musi być podjęty, chociaż i tak nie stać nas na ten skarb, który chcemy zdobyć, chociaż cena jest za duża, to jednak mamy podjąć pewien wysiłek. Ale żeby to zrozumieć lepiej, powinniśmy jeszcze troszeczkę dokładniej przyjrzeć się definicji znaczenia Królestwa Bożego. Jeśli czytalibyśmy zaraz kolejne słowa, które następują po tym 8 rozdziale Ewangelii Marka, jeżeli mamy jeszcze otwarty ten fragment, tam Pan Jezus dodaje jeszcze jedną ciekawą myśl. I mówił im, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Czy nie jest to troszkę dziwne dla was, że ktoś z uczniów miał nie umrzeć, póki nie ujrzy Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy? Jakie są nasze
kojarzenia z Królestwem Bożym czy z Królestwem Niebios, dlatego że Słowo Boże zamiennie używa tych stwierdzeń. Jakbyśmy pewne przypowieści czytali w jednej Ewangelii, to czasem będzie jako Królestwo Niebios, w innej Ewangelii, w tej samej przypowieści będzie użyte Królestwo Boże, takie określenie. I czy nie jest trochę dziwne, że Pan Jezus mówi, że niektórzy nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego? Wielu z nas Królestwo Boże rozumie jako no, Królestwo Boże, Królestwo Niebios, tak? Królestwo Niebios, czyli no, tam w niebie. My dzisiaj tutaj jesteśmy na ziemi, ale przyjdzie taki czas, że Pan Jezus przyjdzie po swój lud, on zostanie zabrany do nieba, no i wtedy zapanuje Królestwo Niebios. Tak wiele osób rozumie Słowo Boże i tak wiele osób rozumie pojęcie Królestwa Bożego czy Królestwa Niebios. Ale gdyby tak było, no to coś się nie tak jest z tym wersetem, który przed chwilą przeczytaliśmy. Dlatego, że jest powiedziane, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego. No to by znaczyło, że uczniowie Pana Jezusa musieliby żyć do dzisiaj, bo Królestwo Boże jeszcze nie nastało, Pan Jezus jeszcze nie przyszedł, no a co, a uczniowie nie żyją. Więc słowa Jezusa się nie spełniły, bo oni nie ujrzeli Królestwa Bożego. No tak by musiało być, zgadza się? Tak czy nie? Dlatego musimy poszukać gdzieś głębiej znaczenie tego słowa Królestwo Boże. Znaczy, że musi chodzić o coś więcej niż tylko życie na nowej ziemi, o życie w niebie, o powtórne przyjście Pana Jezusa. Jeżeli byśmy przeanalizowali różne fragmenty Słowa Bożego, to rzeczywiście to znaczenie takie pierwsze, które nam się kojarzy, skojarzenie z niebem, ono również występuje w Słowie Bożym. Wystarczyłoby otworzyć Ewangelię Łukasza. Nie będziemy teraz tego robić, ale w 21 rozdziale i 31 wersecie tam jest napisane, że gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże, a tam jest o zbliżaniu się znaków końca świata, tak? Więc rzeczywiście to podstawowe znaczenie, ono ma swoje zastosowanie w Piśmie Świętym, ale ono jakby nie wyczerpuje definicji Królestwa Bożego. Żeby lepiej to jeszcze zrozumieć, możemy sięgnąć również do Ewangelii Łukasza, rozdziału 17. Tam znajdujemy ten fragment, w którym jest napisane, że Królestwo Boże jest pośród was. Czyli Pan Jezus chciał podkreślić, że to Królestwo już teraz nastało. Jeżeli byśmy przeanalizowali kazanie Pana Jezusa na Górze Błogosławieństw, tam też jest powiedziane, nie Królestwo Boże będzie należało do tych, którzy są czystego serca, albo Królestwo Boże będzie należało do tych, którzy coś innego tam robią, tak? Tam jest powiedziane, albowiem ich jest Królestwo Niebios, błogosławieni cisi, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Już dzisiaj jest to Królestwo Niebios. To nie jest kwestia przyszłości, to jest dostępne dzisiaj. A gdzie jest, jakbyśmy tak po ludzku popatrzyli, gdzie jest obszar jakiegoś królestwa? No królestwo jest tam, gdzie jest król, władca, podbija jakieś terytorium, jakąś ziemię, no i dzisiaj to należy do niego. Jutro może przyjść inny król, może zabrać to i to już może być inne królestwo. I tak samo jest z Królestwem Bożym. Tam, gdzie Jezus jest królem w sercach ludzi, tam jest Boże Królestwo. Czasami ta granica królestwa może przebiegać przez środek mieszkania, może oddzielać rodziny. Czasami to mogą być takie małe enklawy Królestwa Bożego na ziemi, gdzie wszyscy wokół wierzą inaczej, a my jesteśmy jedynymi wiernymi Bogu. Ale na tym polega Królestwo Boże. I ono już dzisiaj może być naszym udziałem, a jego warunkiem jest posłuszeństwo, tak jak w modlitwie pańskiej. Pamiętacie, jak się zaczyna modlitwa, którą Pan Jezus dał nam jako przykład? Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Te dwa elementy są ze sobą zawsze nierozerwalnie złączone. Królestwo Boże i Jego wola. Królestwo Boże i posłuszeństwo Jezusowi jako naszemu Panu. A powiedzieliśmy sobie, czym jest w takim razie to Królestwo Boże, chociaż jeszcze wcale nie wyczerpaliśmy tego tematu, jeszcze będziemy chcieli jedną rzecz sobie dopowiedzieć na ten temat, ale zanim to zrobimy, powiedzmy sobie może, czym jest rola.
Bo w tej przypowieści występuje jeszcze ta rola. Powiedzieliśmy sobie, że nie jesteśmy w stanie kupić Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest za drogie do kupienia. Życie wieczne jest za drogie dla człowieka. Co ma dać za swoją duszę? No, jest to nieosiągalne dla nas. Ale możemy kupić rolę. Jeśli nabędziemy rolę, to i Królestwo Boże stanie się naszą własnością. Tylko, że właśnie, co jest tą rolą w przypowieści? Rola jest tym, co poprowadziło człowieka do uzyskania tego skarbu. Więc możemy się zastanowić, jakie środki dał nam Pan Bóg do tego, żebyśmy mogli być zbawieni. Jest taki znany tekst w Dziejach Apostolskich, w 6 rozdziale, wierszu 31, który mówi, że uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. Więc wiemy, że na pewno jednym z takich środków, które Pan Bóg dał nam, które nas mają prowadzić do zbawienia, jest po prostu wiara. Ale ta wiara też nie bierze się znikąd, tak? Wiemy z listu do Rzymian 10 rozdziału 17 wiersza, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czyli potrzebujemy karmić się Słowem Bożym, żeby ta nasza wiara wzrastała. Czyli dał nam Pan Bóg pewne środki, które mogą przybliżyć nas do tego Królestwa. Które same w sobie Królestwem nie są, ale przybliżają nas tam. I gdybyśmy przeczytali książkę przypowieści Chrystusa Ellen White i rozdział właśnie, który mówi na temat tej przypowieści, ja się bardzo długo zastanawiałem właśnie nad znaczeniem tego, co jest tą rolą. Ellen White sprawozdaje, że tą rolą jest Pismo Święte. Tą ziemią, tak? Tym gruntem uprawnym. I w tej samej książce jest taki piękny cytat, który właśnie podkreśla znaczenie Słowa Bożego w naszym nawróceniu i w naszej drodze do Królestwa Bożego. Pozwólcie, że tutaj go wyświetlę i przeczytam. Największym naszym obowiązkiem winno być studiowanie Słowa Bożego. Powinniśmy wychowywać nasze dzieci w prawdach w nim odkrytych. Ludzie tego skarbu niestety nie znają, nie znajdują. Nie szukają go wytrwale. Wystarcza im pobieżna znajomość. Zadowalają się utartymi pojęciami, przekonani, że posiadają już wszystko, co jest konieczne do zbawienia. Wykładanie Słowa Bożego przez różne osoby przyjmują jako prawdę. Sami są zbyt leniwi, by szukać i badać. A Pismo Święte przyrównuje to do przekopywania ziemi przez poszukiwacza skarbu. Tymczasem ludzkie wymysły są nie tylko niepewne, ale i niebezpieczne, ponieważ stawiają człowieka tam, gdzie powinien być Bóg. Swoje mniemania i słowa umieszczają tam, gdzie powinno być, tak mówi Pan. I ostatnie, chyba najmocniejsze dla mnie zdanie, zrozumienie prawdy nie będzie nigdy nagrodą za lenistwo. Czy nie grozi nam właśnie takie podejście, takie leniwe podejście do Słowa Bożego? No przecież my już wszystkie najważniejsze prawdy znamy. No przecież trafiliśmy do właściwego kościoła. Przecież pastor tak się zna na Biblii. Pójdę w sobotę, posłucham kazania, no i będę wszystko wiedział. A w tygodniu też sobie przeczytam ten tekst. Co dzisiaj studiuję? Aha, przypowieść o zagubionej owcy. Aha, to już wiem. W przypowieści o zagubionej owcy chodzi o to i o to. Jeszcze nie przeczytałem, ale już wiem, o co w tej przypowieści chodzi. Już mam gotowe rozwiązanie. I tak naprawdę czytam kolejny raz to samo i nie uczę się nic nowego i nie daję w ogóle Duchowi Świętemu przemówić do swojego serca. Nie kopię, nie szukam, nie zgłębiam. Zdaję się na to, co przez lata zostałem nauczony, na to, co powiedział pastor. Dokładnie o tym mówi ten fragment, ten cytat, który przed chwilą czytaliśmy. Ale zrozumienie prawdy nie będzie nigdy nagrodą za lenistwo. Królestwo Boże nie zostaje nam dane w nagrodę za lenistwo. Nawet zrozumienie Słowa Bożego nie zostaje nam dane w nagrodę za lenistwo. To wymaga naszego wysiłku. Także możecie teraz zacząć rzucać we mnie kamieniami, próbować kamionować, bo tutaj no w zasadzie to można powiedzieć, że ktoś może mi zarzucić, że głoszę usprawiedliwienie z uczynków.
usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie z wiary w Jezusa Chrystusa, ale żeby ta wiara w naszym życiu zaistniała, potrzebna jest z naszej strony jakaś reakcja. Pan Jezus na siłę nas nie zbawi. I w tej przypowieści bardzo pięknie widać jeszcze jedną rzecz. Dlatego, że cały czas mówimy o tym, że bohater nie zdobyłby tego skarbu, który ma tą prawdziwą wartość, jeżeli nie kupiłby roli. Czego to nas uczy? Zobaczcie, rola nie jest wartością sama w sobie. Rola nie jest celem sama w sobie. To pole uprawne, ono tak naprawdę nie ma sensu, nie ma wartości. I nawet ludzie patrzący z zewnątrz, jak patrzą na tą rolę, no to mówią, to jest bez sensu, to jest głupie i na co to komu? Wydawać wszystkie pieniądze, sprzedawać wszystko tylko po to, żeby nabyć kawałek ziemi uprawnej. Może jeszcze za jakąś zawyżoną cenę. No bo rola rzeczywiście nie jest celem sama w sobie. Tak samo jak w naszym życiu celem nie jest samo w sobie studiowanie Pisma Świętego. Teologia nie jest celem sama w sobie. Teologia nie jest sednem naszego życia. Pismo Święte i samo jego czytanie nie zbawi nas. Nie ma takiej możliwości. Celem jest coś innego. Celem jest Królestwo Boże. I zobaczcie, że nawet Pan Jezus przecież powiedział takie słowa bardzo znane w Ewangelii Jana, 5 rozdziale. Powiedział, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Jest tak wiele dobrych rzeczy, jak ta rola, które są środkami, które Pan Bóg dał nam po to, żeby umożliwić nam tą drogę do Królestwa Bożego, tą nieosiągalną dla nas drogę. Jest tak wiele tych rzeczy. Pan Bóg dał nam możliwość modlitwy, Pan Bóg dał nam możliwość wspólnych zgromadzeń, nabożeństw, pieśni, spotykania się. Pan Bóg dał nam wspaniałą przyrodę, przez którą uczy nas o sobie. Oby nigdy żadna z tych rzeczy nie przysłoniła nam Pana Jezusa i nie stała się celem samym w sobie, bo celem jest Królestwo Boże. Celem jest, no właśnie, Królestwo Boże. Czym jeszcze jest Królestwo Boże? Jeżeli przejrzelibyśmy właśnie te różne przypowieści Pana Jezusa, ich było tak wiele, które mówiły o Królestwie Bożym. Na przykład w rozdziale 13 Pan Jezus porównuje Królestwo Boże i tutaj cytuję, do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. I to jest jeszcze inna przypowieść, bo jest ta przypowieść o pszenicy i konkolu, tak? Znowu jest ta rola, znowu jest człowiek, który coś sieje, ale to jest odrębna historia. Ale Królestwo Boże jest przyrównane do kogo? Do człowieka, który sieje dobre nasienie, tak? W 18 rozdziale, tam jest Królestwo Niebios przyrównane do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. Z kolei w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. W 22 rozdziale jest podobne do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi. Czy widzicie, co łączy te akurat podobieństwa? Bo tych podobieństw było oczywiście więcej. Pan Jezus dał jeszcze więcej tych przykładów, do których porównywał Królestwo Boże. Ale akurat te cztery, które wymieniłem. Podobne do człowieka, który posiał dobre nasienie, do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami, do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników i do pewnego króla, który sprawił wesele swojemu synowi. Co mają te akurat cztery historie wspólnego? Widzicie coś, jakiś element łączący je? Nie pójdziemy dalej, póki nie znajdziecie jakiegoś... Osoba. Królestwo Boże to osoba. Kim jest człowiek, który posiał dobre nasienie na swojej roli? Gdybyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza i przestudiowali całą tą przypowieść razem z wyjaśnieniem, które Pan Jezus daje, Pan Jezus mówi, że w 37 wierszu, że tym człowiekiem jest, że tą osobą, tak? Ta postać symbolizuje Syna Człowieczego. Jakbyśmy
analizowali, kim jest ten król, który miał zrobić obrachunek ze swoimi sługami i rozdał im te talenty. Tam się dowiadujemy, że tym królem był Ojciec, Bóg. I w tych kolejnych przypowieściach tak samo. Te postacie, do których zostało przyrównane Królestwo Boże, tam za każdym razem chodzi o Boga. Tym gospodarzem jest Bóg, tym królem, który sprawił wesele synowi, jest Bóg. Więc czym jeszcze jest Królestwo Boże? W Królestwie Bożym chodzi nie tylko o życie wieczne gdzieś tam w niebie. Najważniejsze w Królestwie Bożym jest osoba. Najważniejszy jest Jezus Chrystus. I dlatego właśnie Pan Jezus mówi, badacie Pisma, posądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. I właśnie dlatego warto jest o ten skarb zabiegać. Dlatego, że tym skarbem jest Jezus Chrystus. Jest jeszcze jedna przypowieść o skarbie, która jest zapisana zaraz obok tej, którą czytaliśmy, którą analizowaliśmy. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza też, wersety 45 i 46. To jest zaraz dokładnie następny werset po tym, który czytaliśmy i analizowaliśmy. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Właściwie ta historia różni się czymś od tej poprzedniej? No trochę się różni, ale tak właściwie zawsze jak czytałem po kolei te przypowieści, to mówię sobie, no właściwie to takie powtórzenie tego, co przed chwilą. No bo przed chwilą było powiedziane, że no jeden kupił rolę, tak, bo znalazł skarb i po prostu oddał wszystko, żeby tylko ten skarb nabyć. A tutaj zaraz następny robi dokładnie to samo. No znalazł perłę, szukał drogocennych pereł, no i znowu wydał jakąś ogromną sumę, znalazł wielki skarb, no i to podkreśla, jak wspaniałe jest Królestwo Boże, jak wartościowe jest to Królestwo Boże dla nas. Ale te przypowieści, chociaż prawdą jest to, co teraz mówimy, tak? Rzeczywiście ta przypowieść, tak ją też należy rozumieć, że Królestwo Boże jest tą perłą, tak? I Ellen White zresztą w przypowieściach Chrystusa też tak to przedstawia, tak to sprawozdaje. Ale przyjrzyjmy się dokładnie temu wersowi. W 44 wersecie jest napisane, że Królestwo Niebios podobne jest do ukrytego w roli skarbu. Czyli Królestwo Niebios jest skarbem w tej pierwszej historii, ale w tej drugiej Królestwo Niebios podobne jest do kupca szukającego pięknych pereł. W tej drugiej historii Królestwo Niebios nie jest już skarbem. W tej drugiej historii to Królestwo Niebios poszukuje skarbu, to Królestwo Niebios poszukuje perły, bo Królestwem Niebios jest ten kupiec. Rozumiecie to? Jest zupełne odwrócenie sytuacji. W pierwszej historii to człowiek szuka Królestwa Niebios. To człowiek szuka Boga. W tej drugiej historii Królestwo Niebios podobne jest do kupca. W tej drugiej historii to Bóg poszukuje kogoś. I tym kimś jest człowiek. Jesteśmy my. I Pan Bóg przyrównuje nas do pereł w tej historii. Do czegoś, co jest warte wielkiej ceny, aby ją zapłacić. Gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dokładnie to zrobił Jezus Chrystus dla ludzkości. Oddał wszystko, co miał. Oddał swoją władzę, oddał całą chwałę, którą miał w niebie, oddał swój dom, zszedł na ziemię po to, żeby za ten zgnieciony, podeptany banknot, jakim my jesteśmy, rzucony w kąt, zakurzony, pobrudzony, który dla niego cały czas stanowił wartość. Cały czas był tą drogocenną perłą. On sprzedał i wszystko, co miał, i oddał nawet swoje życie po to, żeby nas ratować. Taką wartość stanowimy w oczach Bożych. Czy Królestwo Boże w naszych oczach stanowi skarb? Bo co do tego, że
my jesteśmy skarbem dla Boga, nie możemy mieć wątpliwości. Słowo Boże tak sprawozdaje, tak jest. Tylko pozostaje ostatnie pytanie do nas. Czy ta pierwsza część historii jest udziałem naszego życia? Czy dla nas ten skarb jest wart tego, żeby poświęcić wszystko, co mamy? Czy jesteśmy gotowi nabyć tą rolę? Cena skarbu jest nieosiągalna dla nas. Nie jesteśmy w stanie zasłużyć na życie wieczne, nie jesteśmy w stanie żyć sprawiedliwie. Nawet jakbyśmy od dzisiaj zaczęli, jakby całe nasze przeszłe życie zostało darowane, to nie sądzę, żeby ktoś od dzisiaj był w stanie zapracować swoimi dobrymi uczynkami na zbawienie. Jestem przekonany, że to jest niemożliwe. Ale możemy zrobić jedno i musimy zrobić wszystko, co się da w tym kierunku. Dla zdobycia Królestwa Bożego. Możemy poznawać Słowo Boże i możemy szukać Jezusa Chrystusa. To jest ta rola i to jest to, czego potrzeba nam w naszym życiu, co może pomóc nam zdobyć to, co jest nieosiągalne. Ten skarb, na który i tak nas nie stać, bo taki miał być tytuł kazania. Skarb, na który i tak nikogo z nas nie stać. Więc po co może o takim skarbie mówić? No nie stać nas, ale jest ktoś, kto tą cenę zapłacił i chwała niech Jemu będzie za to. I pamiętajmy, że nie możemy zrobić nic, by nas zbawienie zasłużyć, ale musimy zrobić wszystko, żeby poznawać Słowo Boże Jezusa Chrystusa. Amen.